off-center został pomyślany, wymyślony w kontekście otwartego kurortu kultury jako takie prawdziwe miejsce interakcji, kumulacji mieszkańców, dotarcia do nich ze sztuką, z kulturą, z różnego typu projektami. To jest taki projekt, który ma mieszkańców pobudzić do działań artystycznych, do działań twórczych, dlatego też nastawiamy się na warsztaty, nastawiamy się na spotkania, na dyskusje, na dopytywanie się ludzi, kim są, jak mieszkają, jakie mają problemy, co ich gryzie. I bardzo serdecznie zapraszamy do tych interakcji. One na pewno będą ciekawe, na pewno będą zróżnicowane. Zresztą mamy przed sobą 4 tygodnie działań. Każdy tydzień jest inny, upływa pod innym hasłem. Zaczynamy od sztuki użytkowej designu, poprzez multimedia, przechodzimy do tygodnia muzycznego i na zakończenie chyba najodważniejsza część tego projektu, czyli interakcje z mieszkańcami i performance. Sądzę, że warto również wspomnieć o projekcjach wielkoformatowych na bloku, które będą się wydarzały w dniach 16-17 lipca i też na pewno zapraszamy do śledzenia programu, ponieważ ten program będzie modyfikowany w zależności od tego, co będzie działo się w bloku. W mieszkaniu, w którym się właśnie obecnie znajdujemy oraz w drugim mieszkaniu po drugiej stronie korytarza rozpocznie się projekt artystyczny, do którego zaprosiliśmy w sumie ponad 20 artystów. Ich zadanie będzie polegało na ożywieniu dwóch mieszkań, przearanżowaniu ich, stworzeniu tutaj tak naprawdę otwartych galerii, pracowni. To mieszkanie, w którym się znajdujemy już od czwartku, będzie art kawiarnią Zagadka, której autorami będzie grupa Low Budget. Z kolei w drugim mieszkaniu gospodarzem będzie Julia Porańska i tam między innymi warsztaty ze sztuki użytecznej, czyli wszystko, co może się przydać w domu dla gospodyń domowych. Warto trafić na naszą stronę internetową www.akukusztuka.eu i www.otwartykurortkultury.pl i tam dowiadywać się na bieżąco, co się z tym projektem dzieje. To jest naprawdę bardzo duży eksperyment i bardzo duże wyzwanie dla nas, ale my takie wyzwania kochamy jako Akukusztuka i mamy nadzieję, że się faktycznie z mieszkańcami zintegrujemy, że ci mieszkańcy z tego projektu jak najwięcej wyniosą i że projekt zakończy się sukcesem.